Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15 właśnie teraz na zegarze, a w studio gospodarz programu Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No czas na twój program. W studio nie jesteś sam, dlatego że jest jeszcze dzisiaj kolega reporter na moment do towarzystwa, Bartek Klubś. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, a Bartek przyszedł, gdyż dowiedział się co nieco w sprawie potencjalnej ścieżki rowerowej Wolsztyn - Stara Dąbrowa. Jest pan słuchacz z Wolsztyna albo ze Starej Dąbrowy. Żywo tym zainteresowany, kilka razy dzwonił, no i Bartek zasięgnął języka w tej sprawie. Tak, rozmawiałem ze starostą powiatu wolsztyńskiego Jackiem Skrobiszem, no i pan starosta powiedział, że plany na tę ścieżkę są. Jest teraz opracowywany projekt, no i jeśli zostanie ten projekt zakończony, wtedy powiat będzie starał się tutaj pozyskać środki zewnętrzne na te inwestycje. Jeśli się uda takie środki, takie dofinansowanie zdobyć, no to wtedy przystąpi powiat do prac. Że jest nadzieja, chociaż nie ma terminów jeszcze żadnych. Znaczy pytałem pana starostę, jaka perspektywa, 2-3 lata. Przyznał, że nawet jeśli szybko by to poszło, niewykluczony jest nawet przyszły rok, no ale to wszystko zależy też od tego dofinansowania. Jak tylko się pojawi to dofinansowanie, to na pewno także Bartek o tym będzie wiedział. Będziemy informować. O tym powie. Dziękuję Bartku bardzo. Dzięki. A ja już zapraszam państwa do dzwonienia 65 529 5529. To jest numer, który już jest do państwa dyspozycji. Proszę wybierać. Jak państwu minął weekend? A pani jak minął weekend? Że do mnie, do pani ciebie. Realizującej. Czy miałaś coś takiego jak weekend? Oczywiście, ale może o tym później, bo teraz już słuchacz. Halo? A ja jeszcze poproszę o ściszenie radia. Dzień. Tak, jak najbardziej. Witam pani. Słuchamy. To Wojmir się kłania. Dość sympatycznie minął weekend. Ja byłem akurat na 25-leciu Justyny i Macieja. Jeszcze syn ich miał 18, więc było sympatycznie, ale nie o tym. Głównie rozeszło się o drogę Pawłowice do Bramyśl. Czy pan orientuje się może, kiedy to tam będzie skończone, albo jest jakiś termin na to? Znaczy termin na pewno w umowie jakiś jest, tylko sprawdzę, czy to gdzieś jest podane. Natomiast kiedy oni ją kończą, o to panu chodzi? Dokładnie. Dobrze, spróbujemy się dowiedzieć. No to tam bardzo był zainteresowany kuzyn Erdes, więc on by był szczęśliwy, jakby już by była otwarta. I miałby pan problem z głowy z kupowaniem prezentu dla kuzyna, by pan powiedział kuzynowi, kochany, dla ciebie w prezencie droga do dobra myśli. Dokładnie. Dobrze, sprawdzę na szybko, czy mi to gdzieś się wyświetli, a jeżeli nie, to będziemy pytać w zarządzie dróg powiatowych, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Sławomirze, również wszystkiego najlepszego. No, kurczę, dwie imprezy w jednej, zbić 25-lecie rodziców i 18 synka, to oszczędnie, nie? Dobrze. Tak po wielkopolsku. Tak po poznańsku. 65 529 5529. Proszę dzwonić, a ja wrócę do pytania. Jak twój weekend, Patrycja? Fantastycznie. Trochę w lesie, trochę nad wodą, czyli w plenerze, ale też trochę na wydarzeniach kulturalnych. I wczoraj, kto nie był, niech żałuje, bo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie wieczorową porą odbyło się spotkanie z Marią Peszek. Maria Peszek. Artystką totalną. Tak, i to było bardzo interesujące spotkanie. Pani Maria opowiadała o książce, słynnej zresztą książce, ale samo spotkanie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i o tym może później, bo teraz telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z Zaworowa, z ulicy Chopina. Tamta ulica jest dosyć taka śmieszna, bo od ronda Dmowskiego do jakichś 200-300 metrów jest asfalt, a później już dalej to już jest klepicho, klepicho i klepicho. W momencie, kiedy popada deszcz, to jest druga. No, jechać samochodem, no to jest trudno, a już w ogóle iść tam pieszo, to już jest raczej niemożliwe. I druga sprawa. Obiecano, że tam będzie zrobiona jakaś droga.
od 3 lat, jak tam mieszkam, to jeszcze się nic nie zrobiło, a przede wszystkim nie ma tam światła wieczorem. Ciemno, że jakby pan szedł pan, ktoś by pan w głowę walnął, pan by nie wiedział, z której strony panu walną w tą głowę. Okay. Nie wiem, gdzie się w tej sprawie się dowiadywać, bo to już trwa i trwa, jakoś nic nie dzieje. A to bardzo, bardzo śmieszne, że ta ulica kończy się i zaczyna się Henrykowo, ulica Brylantowa, o ile dobrze pamiętam. I tam w tym roku, w okresie wiosennym, cztery czy pięć budynków miało swoich mieszkańców i w tym samym prawie że okresie następne 3 lampy zostały postawione. Więc nie wiem, czy taka gmina Święciochowa, bo to podlega pod Święciochowę, jest tak bogatą gminą, bogatszą niż Leszno, gdzie tam nie można zrobić jakiegoś światła? Mhm. Prosiłbym jakąś interwencję, bo naprawdę jest to miasto makabryczne. Wieczór i jak popada deszcz, to ani przejezdna droga, ani do przejścia, ani do przyjechania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ulica Chopina. W takim razie pytanie o taką solidną inwestycję, jak rozumiem, czyli budowę nawierzchni oraz oświetlenia. Kiedy to jest w planach? No tak, to już, tak jak pan zauważył słusznie, ulica Brylantowa jest sąsiednią gminą, która widocznie ma inne plany inwestycyjne niż miasto Leszno. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja słyszałem tam informację, że z Wolsztyna do Dąbrowej ma być zrobiona ścieżka. Tak. Kiedyś. Ale żeby były tak w nawiasie, a żeby nie zrobili, bo tam, gdzie starostwo robi Wolsztyn, nie, to robi najtańszym kosztem, tak samo zrobili, że z Powodowa do Kiełpin. Przy samej drodze ścieżkę. Ja często jadę rowerem, w zeszłym tygodniu zgubiłem czapkę i tak fatalna ścieżka, że najgorsza by chyba w powiecie wolsztyńskim. Okej, okay. Czyli co? Mamy za blisko jezdni, mm-hmm. gdzie na pasie zieleni przy drodze jest ścieżka zrobiona. Okej. Okay. Czyli akurat tak jak powiedział kolega, trwa projektowanie tej ścieżki, to przekażemy prośbę, żeby była zaprojektowana. Ale jak już to robią, to żeby zrobili na przykład dalej 2-3 metry od drogi, a nie, że przy samej drodze ścieżkę rowerową robią. Rozumiem. Okej. Okay. Dobra. Ja bardzo dużo często jeżdżę rowerem, bo na samochód mnie nie stać, nie mam w ogóle prawo jazdy, ja to widzę i tam najpierw by musiało być ograniczenie szybkości dla kierowców, bo dla rowerzystów to są, rowerzysty są niczym. Okej, okay, dobra, czyli wracamy do tematu ścieżki Wolsztyn-Stara Dąbrowa i ma być zaprojektowana tak, żeby rowerzystom nie spadały czapki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki. Miłego dnia dla pana rowerzysty, a my czekamy na kolejny telefon 65 529 5529. Na razie wstępnie na to pytanie pana Sławomira, kiedy ta droga Pawłowice do Bramyś będzie otwarta. Przy okazji informacji o tym, że jest zamykana, czyli w czerwcu, podaliśmy taką informację, że utrudnienia mogą potrwać, przebudowa, zgodnie z kontraktem ma potrwać pół roku, więc tak wychodziłoby, że jeżeli w czerwcu, no to pewnie gdzieś w grudniu dopiero będzie otwarta, ale dowiemy się, może jakiś termin nam Zarząd Dróg Powiatowych poda. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry pani. To mówi mieszkanka Sarnowy z ulicy Strzeleckiej. Chciałam się dowiedzieć, niech się burmistrz wypowie, kiedy będzie ta ulica zrobiona, a po drugie, na co idą podatki wszystkich mieszkańców Sarnowy. Ja tu mieszkam na ulicy Strzeleckiej. Ja, jak teraz spadało i pada, to w ogóle nie, z domu nie bym mogła wyjść, bo stoi ulica na drodze na 4 metry szerokości i teraz naprawdę długo już to trwa. Czyli chce się pani dowiedzieć, kiedy będzie remont ulicy Strzeleckiej w Sarnowie, tak? Wątpię, czy za mojego żywota to będzie, ale radny kiedyś mi obiecał, jak chodził, tak, to już jest chyba na drugiej kadencji, że zajmie się tą drogą i tego, to kadencja niedługo mu przejdzie, ale stołek ma. No, przyjdzie do pani znowu na wiosnę ten radny. Bo przyjdzie. Przyjdzie.
on już się nie odważy. No będzie mu zależało na po raz kolejny na głosach. Tak, no oni teraz będą chodzić. Ale wie pan co, żeby nie można było z domu wyjechać i ten, bo jest na 4 metry woda na drodze, to już jest, ale to już się ciągnie nie, że dzisiaj czy jutro, ale to już kilka lat. Okej. Ulica Strzelecka. I się nie idzie doprosić. Tylko tam, jak tego będzie, to niedługo tu będzie lodowisko. Jak przymarznie, to będzie lodowisko. Dzieci będą mogły tu przyjeżdżać sobie na lodowisko. To już chciałam zrobić kiedyś zdjęcie i kajak postawić. No naprawdę, to nie ma do żartów, bo naprawdę to już granice wszelkie przechodzi. Okej. Ulica Strzelecka w Sawinowie, pani chciałaby wiedzieć, czy planowany jest remont i kiedy ewentualnie tej ulicy. Dziękuję bardzo. No, gdzie te pieniądze z tej Sarnowy idą, bo tu w Sarnowie się nic nie robi w ogóle. Nic, kompletnie. Okej. To taki gorzki głos pod adresem władz. A podatki trzeba płacić, no niestety. Podatki trzeba płacić, tak jest. Niedługo będą uchwalać nam podatki na przyszły rok, przypominam. A w Radziszu tylko ten burmistrz robi kółka, ronda i to wszystko i wszystko idzie narabić. Dziękuję. No dobra, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia. O, taki głos, nawet bym powiedział, postulat secesji Sarnowy i autonomii. 65 529 5529. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja w takiej sprawie. Czy ktoś ma nadzór nad naszym zalewem w Rydzynie? Wie pan co? Tam jest tak piękny zalew. Jest tak to wszystko zarośnięte trawą, czymś. Tej wody w ogóle nie widać. Wie pan co, to była chluba Rydzyny, a w tej chwili jest tak to zaniedbane, że wie pan co, aż żal patrzeć, naprawdę. Czy naprawdę nie ma kto tam posprzątać tego zalewu z tych łodyg, z tej zarośniętej trawy tego jeziora? Z tego co wiem, za zbiornik odpowiada Gospodarstwo Wody Polskie, ale czy planują jakieś sprzątanie? Ewentualnie, jak rozumiem, usuwanie tej roślinności. To jest pytanie. Wody Polskie. Dobra. No wie pan co, naprawdę aż wstyd. Wie pan, jak tak przyjadą goście zagraniczni i tam idą popatrzeć, to wie pan co, przeżegnają się lewą ręką. Naprawdę. Tak pięknie to wyglądało na początku. A teraz tam, wie pan co, wstyd nawet iść, żeby popatrzeć. No przecież to jest, no wie pan co, brak słów normalnie. Brak słów. Tak to wszystko jest zaniedbane. Okej. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Zbiornik w Rydzynie. No widzisz. Przyjeżdżają ludzie z zagranicy i widzą takie rzeczy i mówią, to im wtedy trzeba powiedzieć, to jest rezerwat przyrody i on tak ma wyglądać. Tak im trzeba powiedzieć. 65 529 5529. Mam jeszcze 2 minuty do przerwy, więc śmiało, kto jeszcze zadzwoni, to niech nam się tutaj pochwali, co go tam uderzyło w ten weekend. Bo pani chyba była właśnie nad zbiornikiem i dlatego pani dzisiaj dzwoni. Gdzie jeszcze państwo krążyliście i co tam ciekawego zauważyliście? Dajcie znać. Bo jak nie, to będę dalej Patrycję wypytywał z jej weekendowych przeżyć artystyczno-kulturalno-przyrodniczych. Ale wiesz co, tak podsumowując temat Marii Peszek, będzie na pewno news, będą zdjęcia, bo zawodowo na tym wydarzeniu był też nasz reporter Filip Wybieralski. Natomiast moja podpowiedź jest taka, że warto zaglądać do portalu lk.pl, do zakładki Nie Przegap, bo tych wydarzeń w naszym regionie naprawdę jest sporo. I wcale nie trzeba siedzieć w domu i patrzeć w sufit albo w telewizor. Można wyjść i coś przeżyć. Przyszły weekend mogą państwo przeżyć na przykład Święto Niepodległości, przypominam, bo jest w sobotę. Jest. I można sobie na przykład uczcić to święto. Chociaż nie wiem jeszcze, jakie są prognozy pogody, ale plany mamy. Odbierzmy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie Radio LK, jak i słuchaczy. Taką sytuację mam, po prostu przy wylocie, wyjeździe na Rydzynę doszło do kolizji tutaj na wysokości może Ciesiółki, tamtego Volkswagena.
pan tam najechał na lampę sygnalizacyjną, no i się okazało, że dobrze, wszystko ładnie, został potem już te sprawy uregulowane, no ale większość śmieci pozostawała, tych plastików, takich szkiełek tam różnych. I takie mam pytanie, czy te służby, które tym się zajmują, to nie mogą tego dokładnie posprzątać, tylko rowerzyści potem po tym i piesi mają chodzić po tym? Czy czekają, jak natura to reguluje poprzez wiatr albo cokolwiek? Okej. Znaczy ja myślę, że te służby ratownicze, które tam były, akurat ze sprzątaniem się raczej nie zajmują. Tak. Natomiast no chyba jakieś służby bardziej sprzątające powinny tam zajrzeć. No, ale oczywiście. To jeszcze tam, rozumiem, jest, tak? No, przynajmniej wczoraj to leżało. Okej, okay. Takie pozostałości, jakieś tam, rozumiem, no, fragmenty. No, są drobne rzeczy, ale ktoś pojedzie rowerkiem przypadkowo, no i może na przykład stracić już sobie tamtą oponę, to możemy ją naciąć. No i potem pchać, to no, jest... No więc chyba dla służb drogowych, czy ktoś tam tym się zajmie, nie wiem, ktoś dokładnie dobrze, zajmuje, ale czyli... jeżeli takie kolizje dochodzą, to ktoś to uprząta i zbiera potem. Czyli na wysokości salonu samochodowego przy wyjeździe na widzynę. Ten znak jest tam, ten sygnalizator przegięty jest na dzień dziś, wiadomo, to po tym procedury i tak dalej, ale no choćby chodzi o tą miotłą podwórzową, ktoś to przemiódł i żeby to uprzątnąć. O Boże. Nie wiem. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że Miejski Zarząd Dróg będzie musiał tutaj się zwrócić do MZO, podejrzewam. No to. Ale tak, no czasami zostają takie rzeczy. Może przerwę zróbmy, bo to się już taka pora zrobiła, A miałaś jeszcze poopowiadać o swoich doznaniach. To już finał był tych opowieści. Krótka przerwa na reklamę, a potem wracamy do tematu dla reportera. Przerwa za nami, a po przerwie oczywiście wracamy do tematu dla reportera w studiu też programu Jarek Adamek, który czeka na Państwa telefony i jest już kolejne połączenie. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu. Ja, proszę pana, chciałbym złożyć kwiaty i motyle dla służb drogowych działających między Kościanem a Lipnem. Dwa tygodnie temu, nawet w sobotę po południu, wykosili trawę, co się nie dali zaskoczyć zimie. Czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. I to jest tak, chyba ta tak. ekipa. Jeszcze no, taką sprawę. Będąc w zeszłym tygodniu we wtorek, kupiłem tak reklamującą się kurde firmę wędliniarską, paszczet z kaczki i ze skrylika. To było we wtorek, a w sobotę musiałem wszystko wyrzucić, bo się nie nadawało do jedzenia. No to ja bym składał reklamację w tej firmie. No, może no tak, no ale parada mi szkodę wyrzuciła. A, rozumiem. No tak. Nie będę mówił, jaka to firma, ale to chyba każe się domyślić, że o kogo chodzi, nie? No. I w tym sklepie kupiąc też nie powiem. Okej. Okay. Dziękuję i bardzo. Nie dosyć, że tak ładnie reklamują, to kurde jeszcze trochę ładnie kosztowało, bo no. ponad 30 zł kilogram. No, widzi pan, skaczki z królika. No. Trzeba lebewę normalną kupować i to człowiek chociaż nie żałuje, że tyle wydał, jakby mu coś tam najlepiej się nie... swoją świnię We warzywka. Ja tam jestem warzywna i też żyję. Taką kaczkę to we warzywka, jak najbardziej. Szkoda, że pani śmiechu nie mogę sobie przerzucić na telefon. A to może pan nagrać kiedyś tam dyktafonem. A dałoby radę? U siebie pan w domu może robić wszystko, co się panu podoba. Tak jest. I ustawić sobie jako budzik. Dziękuję bardzo. Właśnie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Czyli tak, pochwała dla Zarządu Dróg i bardzo mniejsza pochwała dla którejś z firm, która ten pasztet to tak... Czyli, że kwiaty i motele gramy, tak? A zagraj dla tego Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo ostatnio właśnie i tam posprzątali koło tego baru, takiego już dawno nieczynnego i teraz pan ich chwali, że wykaszali. Także proszę bardzo, kwiaty i motyle. Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. Pozdrawiamy serdecznie i odbieramy. Nie odbieramy. Ktoś się zniecierpliwił. Nie niecierpliwcie się państwo. 65 529 5529. I co jeszcze? Tak, mam jeszcze takie spostrzeżenie, ale proszę. To może później, bo jednak telefon. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry.
Słuchamy. Już wyłączam radio. Bardzo dobry pomysł. Proszę pana, tak, chodziłoby mi o ze studziennej wiazdy do Biedronki. Tam już kiedyś dzwoniłem, chyba energetyka nie widzi albo ma gdzieś, oni mają 200 metrów do tego miejsca. Wjazd do Biedronki, jedna i druga lampa przy tym wjeździe od studziennej nie działa. Nie wiem, czy tam w ogóle nie działa, czy tylko stoją te lampy, żeby stały, a ciemniutko jest. Jak jest ciemno, to jest tak ciemno, że naprawdę tam się coś, chyba coś się stanie i wtedy będzie, wtedy pewno ktoś tam zadziała. Okej, okay. Ulica Studzienna, wjazd... Ze Studziennej wjazd na Biedronkę, dokładnie. Na w stronę duży... Biedronki, bo pierwszy jest parking normalny, a później jest ten biedronkowski parking. Chodzi o wjazd i o dwie latarnie nie działające. Obydwie latarnie przy wjeździe nie świecą, nie wiem. Okej, okay. Przekażemy tak Miejski Zarząd Dróg, a jeżeli idzie o NE, to tak, tylko jest jakaś inna spółka Enei, która się zajmuje oświetleniem. Może, nie, oni tam mają spółek tylko tak śmiesznie, bo Enea widzi z okien to miejsce, nie? Także tu przez to mówię. Tak, jak z kolejowymi spółkami. Każda spółka od czegoś innego. Wiem. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I teraz już z niecierpliwością czekam na spostrzeżenie Patrycji. Po dwutygodniowym urlopie jestem. Nie chciałem do tego tematu tutaj nawiązywać, gdyż... I miałam detoks. Miałam detoks informacyjny, detoks dźwiękowy i wyobraź sobie, że słuchawki radiowe mam dzisiaj o połowę ciszej. Nie potrzebuję głośniej. O, widzisz. No widzisz, są jakieś plusy urlopów jednak. No, aś poszczuła teraz tych słuchaczy tym, że można... Ale to już było, minęło, wiesz? Dobrze. Pierwszy dzień po urlopie dzisiaj. To jest trudny dzień zazwyczaj dla ludzi, więc... Nie, ja mam dobrze. Dobrze. Mam radośnie, jest wszystko fajnie. Jest fajny Jarek, jest fajna audycja. I słuchacz, który mówi, że chce sobie nagrać twój śmiech. No, to zazdroszczę ci troszkę tego urlopu, ale... Ale ty też miałeś. Ja słyszałam, że były i rybki, i grzybki w weekend. Opowiadaj, no, to, co to ty nie był z nimi? Urlop, tylko to była sobota, 2 godziny na grzybach, no... Byłem, zrobiłem, tak. Ale co, rybki w grzybkach? Znalazłem. Rybki w grzybkach? Nie, czy... grzybki tylko były, nie były rybek. Mm-hmm. Ale grzybki się suszą. Szuszą się. A reszta, która się nie szuszy, poszła do obiadu niedzielnego. Rozumiem, że dobre. Dobre, w sensie żyje. Rodzina też. Czyli dobrze. 65 529 5529, a przypominamy państwu, że grzybobranie to jest taka impreza, na której patriotyzm niekoniecznie jest pożądany, to znaczy nie zbieramy biało-czerwonych. A wiesz, że te mi się najbardziej podobają? One tak malowniczo wyglądają, zwłaszcza w takim słoneczku. Tak malowniczo, jesiennym. Ale tak gastronomicznie ci się podobają? Tak? Nie, tak cieszą oko kolorem. Cieszą oko, no tak, to nie zrywać, podziwiać. Nie, podziwiać, tylko podziwiać. Selfiaczki sobie robić. Oczywiście. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry, Witam. Ja dzwonię z Potarzycy, gmina Krobia. Mm-hmm. I tam jest podjazd pod salę wiejską i do sklepu. Jest tak krawężnik, takie dziury są, że jak się wjeżdża, to praktycznie samochodem trzeba stanąć do zera. Podjazd. Czy te dwa wjazdy, bo tam jest dwa wjazdy są, czy to by dało radę jakoś poprawić, bo naprawdę są takie dziury. Okej, okay, ja sobie notuję. Podjazd do sali wiejskiej i sklepu. Tak, i tak. Tam jest co? Krawężnik, pan mówi, tak? Tak, no są obniżone krawężniki, jest wjazd, ale tam są takie dziury, że samochodem to można sobie zderzak normalnie urwać. Dobrze. Panu burmistrzowi Krobi, myślę, że nasza koleżanka Aldona przekaże tę prośbę. Dziękuję bardzo. No, a propos Krobi, to państwu powiem, że byłem na Wszystkich Świętych i bardzo mi się podoba to, co się stało tam na Wyspie Kasztelańskiej. Jak Krobioki, znaczy Krobioki, ludzie z okolicy wiedzą, o jakie miejsce chodzi, tak zwana stara szkoła i tak dalej. I tam zrobiono taki zakątek malowniczy, proszę państwa, z fontannami, z taką kaskadą. Mama mi pokazywała i byłem pod dużym wrażeniem. A pamiętam, jak się na tyłku do fosy zjeżdżało zimą na turnistrze na przykład, a tu teraz taki się ładnie zrobił. A teraz to zim nie ma. A teraz to nie ma lodu, właśnie chciałem to powiedzieć, że to znajdź teraz taką zimę, żeby... Żeby zjechać na tym tyłku. Znaczy zjechać można. Na płocie. Nawet na tyłku, a i nawet na turnistrze, tylko nie na lód. Bo nie ma lodu zimą. Za bardzo. Za dużo. 65 529 5529, ale zobaczymy, jaka będzie ta zima. Może macie coś, jakieś takie dane, typu Indianie chrust noszą, to nam dajcie znać, jaka zima nas czeka. Wyobraziłam to sobie właśnie. A nie znasz tego dowcipu starego? Nie. To ci opowiem. Opowiedz. Teraz tak? opowiem. No pewnie, ale dawaj. Ale to stary kawał strasznie. Dawaj, ja nie znam, to może inni słuchacze też nie znają.
Indianie przychodzą do szamana i mówią: szamanie, jaka będzie zima? Mówi: będzie ciężka zima, ciężka będzie zima. No to musicie dużo chrustu przynieść. No i noszą ci Indianie ten chrust, noszą i nie ma żadnej srogiej zimy. Następnego roku przychodzą i znowu to pytanie, mówi: będzie ciężka zima, bo i będzie ciężka. I znowu noszą ten chrust, zimy nie ma. Trzeci rok sytuacja się powtarza i w końcu przychodzą czwartego roku, on mówi: będzie ciężka zima, bo Indianie 3 lata chrust noszą. Bardzo proszę, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam takie pytanie, czy... Jestem na antenie, tak? Tak, słuchamy pana. Dobrze, ja mam takie pytanie, czy dałoby radę coś się dowiedzieć, co się dzieje w miejscowości Kopalnica. Tam wybudowano dino nowe i rozgrzebali drogę i ta droga już jest teraz rozwalona totalnie na tym odcinku. To droga krajowa numer 32 i po prostu nie da się tam wjechać pomału. Kopalnica? To jest, gdzie Kopalnica. To jest? Gdzie to jest dokładnie? To jest między Żodyniem a Sulechowem, o tak, to jest ta trasa. Ło matko, jedyna to właśnie już tak trochę poza naszymi filtrami. To już daleko? No trochę, dlatego się tak dziwię, gdzie to jest. Droga Krajowa 32, okolice tak. Sulechowa, to już tam naprawdę prawie pod Zieloną Górą już gdzieś tam. Nie, nie, to już jest bliżej tutaj Wolsztyna, bliżej Żodynia, o tak. O, bliżej Żodynia. Dobrze, to kolegę, który ma wolsztyńskie w małym palcu, czyli Bartka, no. Zapytam, czy... Bo tam jest odfrezowane bardzo głęboko i nagle wszystkie ekipy zniknęły i takie dziury się robią po prostu, że się wszystko przewalają samochody normalnie, bo nie idzie tam po prostu przejechać. Okay. Zniknęło wszystkie sprzęty i rozwalili drogę. I czyli tak, rozpoczęta jakaś przebudowa, niezakończona, nic się nie dzieje. Tak. Droga 32, krajówka między w miejscowości Kopalnica. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo, spróbujemy. Może się Bartek coś w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dowie, bo to jest właśnie, jak pan powiedział, Droga Krajowa. 65 529 5529, ostatnia minuta naszej dzisiejszej audycji, więc jeżeli ktoś się jeszcze wbije, to śmiało. A jeżeli się już nikt nie wbije, to pozostaje mi będzie za chwilkę się z państwem żegnać. Z planami na nowy weekend. Przypominamy państwu o tym, że mamy święto i trzeba flagę wyprać w tym tygodniu i wysuszyć, bo potem trzeba ją będzie wywiesić. Nie mamy już żadnego telefonu, a więc Patrycjo. Że koniec, będziemy tak? sobie mówić do widzenia, jak rozumiem. To znaczy ja jeszcze zostaję w studiu do 11. Rozrywkowo rzecz ale jasna. Chcę, żebyś mnie wprowadziła w powiedzenie do widzenia. To w takim razie, szanowni państwo, Jarek Adamek z państwem teraz bardzo zgrabnie się pożegna i nie będzie mówić do widzenia, no chyba, że wyjdzie gdzieś na ulicę, raczej do usłyszenia. No i wiedzieliście, widzicie? Dwa tygodnie urlopu i tak się to wyrobiło, że ja po prostu tylko mówię państwu do usłyszenia do jutra o 9.15.